Telewizja w Polsce.pl. Wracamy po krótkiej przerwie. Razem ze mną w studiu Wojciech Biedroń. Dzień dobry, witam. Portal w Polityce, tygodnik Sieci, a porozmawiamy z ulubienicą Wojtka, o ulubienicy Wojtka Biedronia, z ulubienicą też, ale o tym za chwilę, czyli panią Hanną Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy. Zanim porozmawiamy, to wypuścimy państwu mały materiał pokazujący dzisiejszą konferencję prasową, jaką Hanna Gronkiewicz-Walc właśnie przygotowała w Stołecznym Ratuszu, poświęconą dwuleciu działania małej ustawy reprywatyzacyjnej. To był szereg komplementów, szereg pochwał, jakie prezydent Warszawy wygłosiła do dziennikarzy, ale to, co najbardziej interesujące, to kilka małych pytań od telewizji w Polsce.pl i reakcja. Jaka reakcja? Zobaczcie państwo sami. Dziękuję bardzo. Właśnie z tego względu, tak którego powiedziałam, bo może się okazać, że ona jest ostateczna, ale nie jest prawomocna. Dzień dobry, pani prezydent. Marcin Fiołek, telewizja w Polsce.pl. Trzy krótkie kwestie, jeśli pani prezydent pozwoli. Pierwsze to pytanie o to, o zarzuty, które dzisiaj też Patryk Jaki podczas komisji weryfikacyjnej zwracał wobec pani właśnie, między innymi dotyczące, jak to możliwe, że dochodziło do zwrotów na 130-140 latków kamienic i że nie było reakcji ze strony ratusza. To pierwszy, jeśli mogę. Po pierwsze, zwracali je urzędnicy, którzy mieli na podstawie artykułu 268 upoważnienie. Także nie była to moje absolutnie osobiste decyzje i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Po drugie, w przypadku Smolnej ustanawiały kuratorów sądy, dlatego między innymi mała ustawa wyeliminowała kuratorów. Czyli to był ta sytuacja, dzięki której żeśmy doprowadzili, dzięki tej ustawie, żeśmy doprowadzili do eliminacji kuratorów. No i co najważniejsze, nie było to tych kuratorów, które ustanowił sądy, nie doprowadziły one do tego, żeby w akcie notarialnym pojawiła się własność tych, którzy się starali, składali wniosek. Nie mówiła pani po prostu kiedyś o grupie przestępczej, która działała w ratuszu i w związku z tym chciałem dopytać, czy ma pani sobie coś do zarzucenia, czy mogła pani lepiej przypilnować tych urzędników, lepiej koordynować ich pracę? No więc właśnie, kiedy jest grupa przestępcza powiązana rodzinnie, no to i nie mamy żadnych tutaj instrumentów operacyjnych, możliwości sprawdzenia, no to nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł to nad tym zapanować. Pamiętajmy, że te decyzje nieprawidłowe dotyczą też różnych innych prezydentów, nie tylko mnie. Czyli po prostu nie ma możliwości oprócz operacyjnej. Ubolewam nad tym, że jeden z urzędników, o którym wiadomo było, że współpracuje z ABW, przepraszam, to po prostu no, tej pracy nie wykonywał tak, jak trzeba. Jeśli pani pozwoli. No właśnie, pani prezydent Gronkiewicz-Walc, która mówi, że była grupa przestępcza motywowana rodzinnie, że wszystkiemu winni urzędnicy, sądy, co ciekawe, które pozwalały na takie, a nie inne decyzje. No a ona sama nie ma sobie nic do zarzucenia. Jakie miałeś wrażenia, Wojtku, po wysłuchaniu takich, a nie innych tłumaczeń? Smutne tak naprawdę. Znaczy ja patrzyłem, w ogóle ciebie, Marcin, nie wolno wysyłać na konferencję z panią Hanną Gronkiewicz-Walc, bo ja się boję o jej zdrowie. Mnie to zupełnie w tym momencie poważnie, chociaż rzeczywiście uśmiecham się. Znaczy, zobaczyłem kompletnie przerażoną kobietę, którą po prostu przerosły jej własne manipulacje i niestety bardzo często kłamstwa. Znaczy, trzeba rozdzielić to, jak ona to mówiła, i tu jest oczywiście kompletna aberracja, brak składni, pomyłki, jakieś takie przerażenie i no wszyscy to widzieliśmy, tu chyba naprawdę nie trzeba już nic mówić, to każdy może ocenić sam, ale też przede wszystkim to co mówiła pani Hanna Gronkiewicz-Walc, to zrzucanie odpowiedzialności na wszystkich innych. No też pochwała, rozumiem, prokuratury, bo skoro pani Hanna Gronkiewicz-Walc mówi dokładnie to samo, że rodzina R, czyli pan Jakub R, jego mama, pani Alina D, no to ludzie, którzy rzeczywiście trzęśli biurem gospodarki nieruchomościami, wyłudzając milionowe łapówki od różnych, to również, to też ciekawe, oszuści wyciągali pieniądze od oszustów. Natomiast no to generalnie to, co ona mówi, jest nieprawdą. No upoważnienie, czyli z upoważnienia podpisywali ci urzędnicy decyzje zwrotowe, z upoważnienia Hanny Gronkiewicz-Walc. Przez lata pani prezydent była przecież bezpośrednim nadzorcą BGE. Mało tego, już komisja weryfikacyjna, portal w polityce.pl i tygodnik Sieci ujawnili,
mieliśmy mnóstwo takich sytuacji, gdzie ewidentne przekręty były osobiście przez nią podpisywane i przykładana była pieczątka. Ja oczywiście rozumiem, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltra twierdzi, że ktoś ją oszukał, że ABW nie zrobiło swojego, pracownik, to ona tam mówi, nie, takie zdanie, że był jeden z urzędników, który miał kontakt z ABW, no ale to nie był kontakt formalny. No właśnie, o czym mowa? Co miała tak, na myśli, jest pani taki, był taki, zresztą zeznawał przed komisją urzędnik, którego jakby jednym z zadań, ale nie do końca formalnych, miał być kontakt z ABW pod tytułem: jeśli zobaczę coś nie tak, to składam, informuję ABW, że coś jest nie tak. To było śmiesznie. To on składał i informował funkcjonariuszy, między innymi ABW, o tym, że coś rzeczywiście nie gra, ale już dzisiaj wiemy, że tak ABW, jak i CBA za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, no jak ognia bała się sprawy reprywatyzacji. No to Wojtku, to ja może stanę w obronie pani prezydent, trochę w roli adwokata diabła, i zapytam, no to skoro ABW i CBA, służby specjalne, nie działały, skoro urzędnicy robili takie, a nie inne machlojki, skoro sądy nawet administracyjne pozwalały na takie, a nie inne decyzje, to może faktycznie pani prezydent oprócz takiej politycznej odpowiedzialności nie ma sobie nic do zarzucenia. Tak, Marcinie, ale pamiętaj o odpowiedzialności urzędniczej wynikającej z artykułu 231 kodeksu karnego. Profesor prawa Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna o tym wiedzieć najlepiej. No i podstawowe pytanie. Dostaję sprawę reprywatyzacyjną, tak, na biurko, którą widzę, w której są miliony, często dziesiątki milionów złotych wartości grunt, i nie sprawdzam niczego, nie proszę całego BGN-u na dywanik i pytam, co jest grane, o co chodzi, jak ta sprawa wygląda, tu jest potężny panowie majątek. Takie rozmowy. No okazuje się, że niestety nie, i to jest najgorsze w tym wszystkim, że nie sprawowała nadzoru, właściwego nadzoru nad tą jednostką, no a kiedy mleko się wylało, no to po prostu zlikwidowała Biuro Gospodarki Nieruchomościami. No troszkę przyznasz mało. I jeszcze raz powtarzam, ewidentne sprawy, w których widnieje jej osobisty podpis. Nie podpis Jakuba R. z upoważnienia Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale są takie dokumenty, to zresztą komisja wielokrotnie pokazywała, gdzie niestety Hanna Gronkiewicz-Waltz występowała jako osoba decyzyjna, bezpośrednio decyzyjna. No to z drugiej strony próbujemy podchwycić się, Wojtku, i złapać za słowo. Skoro odpowiedzialność jest bezdyskusyjna, pani prezydent, skoro to, że ona była odpowiedzialna za to, co działo się w ratuszu, także przy okazji zwrotów, haniebnych zwrotów, było i trafia na jej konto, to dlaczego nie ma zarzutów? Dlaczego, jak wskazuje Jan Śpiewak choćby, pani prezydent nie została wyprowadzona z ratusza w kajdankach? No to jest dobre pytanie i to jest bardziej pytanie do prokuratury, nie do mnie. Natomiast będzie o tym sporo jutro w portalu w polityce.pl już rano. Powiem jedno. Na razie pani Hanna Gronkiewicz-Waltz niestety może spać spokojnie, co nie znaczy, że sprawiedliwość, która jest nierychliwa momentami, to niestety widać, nie będzie działać. Pamiętajmy o jednym. To są niezwykle trudne, skomplikowane śledztwa. One często trwają po kilka lat. Ja chcę tylko przypomnieć, że 99 spraw związanych z warszawską reprywatyzacją, które trafiały do prokuratury przed reformą z 2016 roku, były umarzane. No sam pisałem o sprawach, w których prokuratorowi zajęło 3 dni, żeby umorzyć sprawę, nie przesłuchując żadnych świadków, nie wzywając ratusz do okazania dokumentów. Pamiętajmy, że w tego typu drażliwych sprawach są też, o czym warto wiedzieć, no kwestie też przedawnień, prawda? I tutaj to niestety też w bardzo dużej mierze ciąży na tym, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma już zarzutów. Jeszcze jedna kwestia. No to nie będzie pewnie tak, że Hannę Gronkiewicz-Waltz ktoś wywlecze w kajdankach z warszawskiego ratusza czy z domu. Na pewno prokuratorzy w to nie pójdą. Raczej zostanie po prostu wezwana po przesłuchaniu wszystkich świadków. Nie chcę wszystkich tajemnic dzisiaj państwu mówić, ale pewnie po przesłuchaniu do końca wszystkich świadków, prawdopodobnie, bo też przecież nie mogę tego jako dziennikarz przewidzieć, będzie jej po cichu, czyli w normalnych warunkach przedstawiony zarzut, oczywiście wyjdzie spokojnie do domu z gmachu prokuratury, jeśli rzeczywiście prokuratorzy zdecydują się na to, na co powiem zupełnie szczerze, nie jako dziennikarz, nie jako jakiś adwersarz polityki administracji Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale po prostu jako zwykły warszawiak, zwykły Polak, czekam już na to, bo naprawdę już tylko to, co ustaliła sama komisja weryfikacyjna, naprawdę i te dokumenty i zeznania starczą na to, żeby postawić zarzut pani prezydent, o co zresztą apeluję od wielu miesięcy. Może jest tak, jak wszyscy gdzieś w tyle głowy mamy, że prokuratura nie chce przed wyborami samorządowymi stawiać tego typu zarzutu, żeby nie było natychmiast awantury. No ale to oznaczałoby, że prokuratura kieruje się przesłankami nie tylko merytorycznymi, ale i politycznymi. Marcinie, piszemy o tym na co dzień i wiemy, że często takie elementy, które są, nie dotyczą samej sprawy, a są wokół niej, mogą zaważyć, to prawda, nie na kwestii, że ktoś komuś nie postawi zarzutów, bo tak to akurat mieliśmy za Platformy Obywatelskiej, tylko może będzie to postawione później po to, żeby nie było tego jazgotu. Czy ja się z tym zgadzam? Absolutnie nie. Uważam, że prokuratura nie powinna na takie rzeczy patrzeć, no ale polityka jest polityką. Jeszcze jeden kij w browisko, chociaż czas nas
goni. Pani prezydent zorganizowała dzisiaj tę konferencję, dlatego mieliśmy możliwość zapytać, bo ona nie udziela wywiadów takim szemranym stacjom jak nasza w Polsce.pl. Ale zachęcamy panią Hannę. No, oczywiście, z przyjemnością pojawimy się albo zaprosimy tutaj do naszego studia. Ale ona zorganizowała konferencję prasową z okazji dwulecia działania małej ustawy reprywatyzacyjnej. Chwaliła się, że dzięki Platformie Obywatelskiej, premier Ewie Kopacz, nie oddawane są dzisiaj budynki szkół, przedszkoli, właśnie przy okazji reprywatyzacji, że dzięki temu miasto ma takie, a nie inne narzędzia. No i zaapelowała do Patryka Jakiego o dużą ustawę reprywatyzacyjną, której projekt Patryk Jaki jako wiceminister sprawiedliwości przygotował, obiecał, że zrealizuje. Ta ustawa nie została wprowadzona. I tu jeszcze od razu mała uwaga od pani prezydent. Wideo pokażemy państwu i w całości tej konferencji jest na portalu w polityce.pl. Pani prezydent żartowała. Miał chwycić byka za rogi, a byk go poniósł i dzisiaj może oglądać tylko rodeo z prezesem. To jej słowa. Znaczy, tak? Ja powiem pani Hannę Gronkiewicz-Waltz tylko szybką odpowiedź. Największe przekręty, największe wały były przeprowadzane, kiedy nikt od Hanny Gronkiewicz-Waltz, ani ona sama, ani Platforma Obywatelska, nie mówiła o małej ustawie reprywatyzacyjnej. To są lata 2008-2012. To wtedy szalał Jakub Ber. Spokojnie pod skrzydłami swojej bliskiej współpracowniczki, jaką była Hanna Gronkiewicz-Waltz. To wtedy dochodziło do największych, przepraszam za wrażenie, wałów i wtedy jakoś była cisza o małej ustawie reprywatyzacyjnej. To, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz była wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, partii, która miała większość koalicyjną w Sejmie i jakoś nie przeprowadzili tej ustawy. Ale znów, może późno, może za mało, ale w końcu jednak zrealizowano. A dlaczego dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie stawia tej kwestii na poważnie na agendzie? Bo wszyscy dzisiaj wiemy, że ta sprawa jest dużo bardziej skomplikowana w kwestii międzynarodowej, prawda? I nie chodzi tylko o czterech czy pięciu oszustów, których komisja weryfikacyjna zastopowała działanie. Nie ma dzisiaj afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. To dzisiaj badamy skutki tej afery, ale samej afery już nie ma. I tyle zrobił Patryk Jaki. I najważniejsza rzecz. Patryk Jaki dzisiaj powiedział takie zdanie. Czy potrzebna była Hannie Gronkiewicz-Waltz mała ustawa reprywatyzacyjna, czy duża, po to, żeby nie oddawać 150-latkom kamienicę? To jest pytanie, które moim zdaniem zamyka dyskusję. Nie jest potrzebna ustawa reprywatyzacyjna mała, duża, średnia, największa, najmniejsza, po to, żeby działać zgodnie z prawem i uczciwie. Wystarczy po prostu mieć nadzór nad majątkiem, który się ma pod sobą i naprawdę niepotrzebna jest ustawa, choć sama ustawa, ja uważam, jest niezbędna. Mało tego, uważam, że obóz rządzący zrobił błąd, nie przeprowadzając ustawy reprywatyzacyjnej, paradoksalnie w największym tym młynie konfliktu między Polską a Izraelem. Dużo rzeczywiście się dzieje, dużo będzie się działo. Na koniec naszej rozmowy wokół spraw warszawskich zejdźmy na wątek polityczny. Hanna Gronkiewicz-Waltz wsparła dzisiaj również mocno Rafała Trzaskowskiego, przekonując, że ona jest za każdym kandydatem Platformy, że nie ma mowy o wsparciu dla Jacka Wojciechowicza, jej wieloletniego zastępcy i od człowieka odpowiedzialnego za inwestycje w Warszawie. Kto wygra te wybory w październiku, a może w listopadzie, w drugiej turze tego roku? Dzisiaj byłbym kompletnie niewiarygodnym facetem, gdybym powiedział, że któryś z kandydatów na 100% wygra. Pamiętajmy, nadal ciągle, i to powtarzam jak mantrę, nadal faworytem jest oczywiście Rafał Trzaskowski. Natomiast Patryk Jaki mocno goni. Sytuacja jest bardzo dziwna na zapleczu obu tych obozów. Po stronie Trzaskowskiego powiedziała się Barbara Nowacka, po stronie Patryka Jakiego Piotr Guzioł, którego zresztą będziemy jutro w tym studiu gościć. Już serdecznie zapraszam na rozmowę. Ale to ciągle jest to ta walka na wadze, prawda, że tutaj jeszcze jeden dekagram, tutaj parę gramów. Zobaczymy, co się z tego urodzi i czy z tej mąki po tej czy po tamtej stronie będzie chleb. Natomiast dzisiaj naprawdę jestem bardzo ostrożny w ferowaniu wyroków w tej sprawie, bo naprawdę może być bardzo różnie. Mam nadzieję, że wygra Patryk Jaki. Rozmawiałem dzisiaj z taksówkarzem, który wiózł nas właśnie na konferencję pani prezydent i on mówił, że w tej chwili jest pół na pół, łeb w łeb idą kandydaci. Coś w tym rzeczywiście jest. A taksówkarze wiedzą swoje. Taksówkarze mają pewne układy z wróbelkami na mieście, oni rzeczywiście wiedzą dużo, dużo więcej. I po dużo, dużo więcej zapraszamy państwa na portal w polityce.pl. Dziś jeszcze po całą konferencję prasową pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, tam wiele ciekawych smaczków, a jutro od rana na portal po dużego, mogę chyba powiedzieć, newsa od właśnie Wojtka Biedronia, który był moim przede wszystkim państwa gościem. Serdecznie dziękuję Wojtku za obecność w naszym studiu. Widzą w polsce.pl za uwagę. Wracamy po krótkiej przerwie.